A jak ubrać niemowlaka na pierwszy zimowy spacer? Przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby niemowlaka wcześniej zarangować. To macie w poście, jak to robi, słuchajcie, w poście na blogu. Natomiast my proponujemy tak. Wody. Do tego mogą być spodnie. Nie ma konieczności już ubierania później grubszych takich sweterków czy ubrań, dlatego że mamy tutaj świetne kombinezony, do wózka, które dają ciepełko dziecku. Mają od razu tutaj skarpetusia, ten ma kapturek. Tutaj mamy propozycję kombinezonu rozsuwanego do samego dołu, więc też jest fajnie włożyć dziecku, bardzo jest wygodnie i dziecku też jest wygodnie, prawda? Dodatkowo mają skarpetusie i rękawiczki, tutaj mają regulowane sobie rękawki, więc możemy dostosować do dziecka. Rośnie z dzieckiem. Dodatkowo warto sobie właśnie wziąć czapeczkę. Przede wszystkim, to jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że 40% ciepła ucieka nam przez głowę. Dorosły. 20%, nie wiem, szczerze. Proponujemy taką czapeczkę. Podka, który jest super. Albo na przykład taką z pomponem. Dodatkowo warto wziąć kocyk, żeby pogoda nam się nagle zepsuła. Tutaj mamy takie piękne łóżkowe. A tutaj mamy dodatkowo atrakcję dla dziecka. Misiaka. No i myślę, że jesteśmy gotowi, słuchajcie.